Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym poradniku transferowym i dzisiaj opowiemy sobie o czymś, co się dzieje co tydzień, czyli jak zarabiać na tym, jak zarabiać na SBC, a w szczególności na SBC, które nazywa się Ważne Spotkania. Więc motyw jest taki, co tydzień pojawia się to SBC, Ważne Spotkanie, gdzie mamy tam cztery drużyny, które w teorii to jakieś derby, nie derby, jakieś wiecie, klasyki i takie rzeczy. Więc pierwsze co robimy w tym momencie, dzisiaj kiedy zaczynam nagrywać, to jest wtorek, to SBC bodajże pojawia się w czwartek albo w środę wieczorem, już nie pamiętam teraz dokładnie, dlatego to nagrywam dzisiaj. Na pewno tego samego dnia, kiedy się pojawi to SBC, to nagram drugą część tego poradnika, żebyście zobaczyli ile z tych kart, które kupiłem, się sprzedało i po jakich cenach. Zatem wchodzimy sobie na LiveScore'a na przykład. No dobrze, jesteśmy na LiveScore'ze i widzimy jakie są mecze. I teraz spójrzmy sobie na to, co nas czeka w weekend, na przykład w przyszłym tygodniu. Zobaczmy, od czwartku w górę mamy Napoli, Bolonie, Levante, Atletico Madryt, nic interesującego specjalnie. Zobaczmy w piątek, też raczej nic nie będzie, PSG, Lille. O! I to już jest coś, na co warto zwrócić uwagę, no bo Lille, mistrz z poprzedniego sezonu kontra PSG. I to już może być mecz, który się na przykład pojawi, tak? Mamy też w sobotę jakieś mecze na przykład z Premier League. Zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego. Jest to Tottenham, Manchester United, ale to Leicester i Arsenal. No powiedzmy, że to są takie, które się mogą pojawić, ale tutaj bym specjalnie nie szalał. Może Real Sociedad, Atletico Bilbao, ale z tego wszystkiego wynika, że takim największym, powiedzmy, szlagierem albo istotnym spotkaniem będzie ten mecz PSG Lille. No to co my robimy w tym momencie? Przenosimy się z powrotem na konsolę i my wchodzimy sobie właśnie na rynek transferowy i na przykład jak zazwyczaj wyglądają takie SBC. Zbuduj skład z ligi francuskiej, w tym jeden zawodnik z PSG i jeden zawodnik z Lille, albo jeden zawodnik z PSG lub Lille. Może się zdarzyć, że tak nie będzie, że będzie na przykład SBC, zbuduj skład tylko z ligi francuskiej, no to wtedy nic nie zarobimy, ale też nie stracimy. I naszym zadaniem teraz jest, zanim wejdzie to SBC, i dlatego mówię, że to co tydzień można powtarzać, bo sobie patrzycie właśnie jak wyglądają takie spotkania. Naszym zadaniem jest wejść sobie tutaj w rynek transferowy i no i dajemy na przykład ligę francuską i dajemy sobie klub PSG, złota karta na przykład. Jaka jest najtańsza? Zobaczmy sobie. Można kupić Dagbe i można Sergio Rico kupić za 600 monet. No więc, proponuję sobie na przykład posnajpować tutaj. Może być nawet te 600 monet, chociaż uważam, że skoro za 600 można ich kupić, to wylicytować można ich nawet za mniej. Zobaczmy zresztą. Na przykład Dagba, Rico. No to zróbmy, wiecie, żebyśmy nie byli stratni, zróbmy ten sam motyw, co robimy w przypadku kupowania obrońców, czyli każdego, a tu widzę, że wszystko już jest oklepane, dobra, to żebyśmy nie czekali tydzień, każdego takiego zawodnika kupujemy za te 550, wiecie, za to 600 oni nam zejdą, nie, więc stratni nie będziemy na pewno. Ja tu trochę ich sobie pozaznaczam i zaraz do Was wrócę. No i dobrze, widzicie, że pomału już mi się ci zawodnicy tutaj kupują, no i większość jest wygrana, tak jak mówię, stracić nic na tym nie stracę, bo nawet jakby okazało się, że na przykład to SBC nie wyjdzie, albo będzie tak jak powiedziałem z tą ligą francuską, to ja i tak tych zawodników sobie sprzedam za te 600 końców i na pewno nie stracę, zarobię jakieś tam minimalne pieniądze, ale wiecie, to jest żadne ryzyko, a właśnie uważam, że najlepsze motywy są takie, gdzie nie ryzykujemy specjalnie, prawda? Więc teraz robimy ten sam motyw i patrzymy sobie na zawodników Lille. Gdzie to jest? Zobaczmy, proszę bardzo. I zobaczmy, ile kosztuje najdroższy zawodnik na kup teraz. Pewnie będzie tańszy, dokładnie, mamy tutaj Yaziciego. Zobaczmy, może jeszcze taniej się uda wyhaczyć, proszę bardzo. No to nic, tylko wchodzić sobie teraz. Dajmy sobie tutaj do 350 nawet monet. I dobra, może 400, bo widzę, że 350 jest oklepane. Aha, spoko. No dobra, no to co? I policytujmy sobie tutaj tych zawodników. Dokładnie ten sam motyw, co przed chwilą. Ja ich kupię tak, ja wiem. Spróbuję zapełnić nimi listę transferową, ok? Czyli będę miał w sumie ze 100 i zobaczymy się, znaczy wy zobaczycie, teraz będzie cięcie i w dniu, w którym wyjdzie to SBC, przekonamy się tak naprawdę, czy
to, co tutaj robię, miało większy sens. No dobrze, i co? Widzimy się już w momencie, kiedy wiemy, jakie SBC wyszło i oczywiście zrobiłem 200 IQ i Konami i jej uznało, że walić mnie i moje przewidywania, nie wrzucamy PSG i Lille, tylko wrzucimy sobie Tottenham z Manchesterem. I widzicie, to jest dokładnie to, co przewidywałem, tylko że nie trafiłem w te zespoły. Ale dlaczego Manchester z Tottenhamem to jest ważne spotkanie? Ktoś mi powie, to chyba tylko w rozrachunku pod tytułem, czy Ole Gunnar wyleci, czy nie, bo nie za bardzo rozumiem. Manchester gra piach, Tottenham tak samo, więc jakby totalnie tego nie kumam, ale okej. I macie wymóg jeden piłkarz Spurs, jeden Manchester United. I teraz jak wejdziemy sobie na rynek transferowy, to gwarantuję wam, i tak teraz ci zawodnicy będą kosztować mniej w weekend, bo to najlepiej sprzedawać, tak jak wam mówiłem, jak zaraz jak to SBC wychodzi, czyli tam w czwartek, piątek to ludzie jeszcze są podjarani. A teraz jak sobie wejdziemy, to zobaczmy sobie na przykład, ile kosztuje taki złoty zawodnik, albo jakikolwiek zawodnik z Manchesteru. Proszę bardzo. Matić tylko jako jedyny na rynku, więc praktycznie nie do dostania. Zauważcie, że ja wrzuciłem jakichkolwiek zawodników z Manchesteru. Tutaj już mamy rzadkich zawodników, ale jeżeli chodzi o tych złotych zwykłych, no to mamy ich bardzo, bardzo mało, jak widzicie. Sam jest Matić, w ogóle nie ma żadnych srebrnych, nie ma żadnych brązowych. Jakich sobie powylicytujecie gdzieś tam wcześniej za te 400-500 końców, no to możecie ich spokojnie wystawiać, myślę, że nawet po, nie wiem, 900, mówię wam, że teraz jeszcze ceny spadły na weekend, spokojnie po 800 końców można ich wystawiać, tak samo jeśli chodzi o Tottenham, podejrzewam, możemy sobie sprawdzić. Zobaczmy, bo widzicie, nie ma w ogóle, i właśnie, nie kupujcie rzadkich kart, kupujcie normalne złote karty, bo widzicie, że to u nich ta cena rośnie. No i spokojnie, kupujecie sobie tak, jak wam pokazywałem, tylko że jakby to było Lille i PSG, to wtedy by mi to zadziałało. Nie, kupowałem za maksymalnie 500 końców i sprzedawałbym wszystkich za minimalnie gdzieś tam 800 i to na luzie. To dostajecie po prostu po 10 minutach wam się sprzedają, więc spokojnie można ich za 1000 powystawiać i zawsze macie podwójne przebicie. Ja wam za to jest dobry przykład, żeby wam pokazać, że ja tych zawodników, których miałem, i tak sprzedałem za 700 końców, za 400, za 500. 400 tak naprawdę dlatego, że chciałem szybko kasę na Food Champions, bo mi oddało i chciałem sobie Henry'ego kupić. Mogę wam zaraz pokazać mój skład, ale chciałem ich szybko sprzedać, więc tak naprawdę na nich straciłem te 50, ale oni by zeszli. Oni za, widzicie, że jak ich wystawiałem wcześniej, to oni tam za drugim, trzecim razem za 700 końców schodzili, nawet jak nie ma na nich SBC, więc tym bardziej jakby się pojawiło. Dlatego to jest bezpieczny sposób, bo jak widzicie, oni wszyscy mi poszli. Wszyscy co do jednego mi poszli. Tutaj za 500, za więcej niż 500 ich nie licytowałem i nie jestem w ogóle na tym stratnym, a mogłem tylko zyskać razy dwa. No niestety nie udało mi się tego pokazać, ale też nie chcę, wiecie, czekać, aż mi się uda, bo za tydzień mamy kolejne ważne mecze, wy już wiecie, jak to zrobić i na jakiej zasadzie to działa i możecie to wykorzystać, możecie wpaść, na przykład jaki zawodnik będzie potrzebny i myślę, że warto z tego korzystać, a na końcu wam mogę pokazać, jak wygląda obecnie mój składzik. Kupiłem sobie Henry'ego, kupiłem sobie ten to jest przedzik. Ten to jest po prostu naprawdę świetny grajek. Za Alana tylko będę potrzebował w następnym okienku chyba sobie Kantę kupię. No i tyle. Tak poza tym to jest całkiem nieźle. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.